Dla osób, które pracują, polecam wykorzystywać swoje biuro. Tak, ja tworzyłem pierwsze płaty pamięci w swoim biurze ówczesnym. Jak się uczyłem do egzaminów na studiach, to właśnie wizualizowałem sobie informacje w moim miejscu pracy. Wyobrażałem sobie, że wchodzę do całego budynku, przyznam się, że to było Warsaw Trade Tower w Warszawie, i całą ścieżkę od początku aż do biura, i tam wszystkie lokalizacje od recepcji, po każde pomieszczenie z open space'a, po kuchnię, łazienkę, etc. Też się ładnie namnożyły stacje, tam sobie też pamiętam, wykorzystałem stołówkę nawet na jednym piętrze, więc to nie było tylko to biuro. Stacji było dużo, możliwości było dużo, jeżeli pracujesz w dużym biurze, w małym biurze, każdy możesz wykorzystać do mniejszej lub większej ilości informacji. Jak masz home office, no to trochę gorzej, bo tutaj już mieszkanie masz wykorzystane przez punkt pierwszy oczywiście, ale jeżeli kiedykolwiek pracowałeś w biurze, to możesz sobie wrócić wspomnieniami do tego momentu jakby, tak? I przypomnieć sobie te poszczególne elementy otoczenia, bo tak naprawdę tutaj taki protip ode mnie: nie muszą być te wszystkie miejsca tak w 100% autentycznie oddane w twojej wyobraźni, bo jak sobie przypomnisz 70% nawet jakiejś przestrzeni, nawet 60%, to wyobraźnia doklei całą resztę. I to nie musi być zgodne z rzeczywistością, bo już taki spoiler mały, jeden z punktów będzie dotyczył tworzenia miejsc wyobraźni. Ona naprawdę daje radę. Wyobraźnia człowieka jest bardzo, bardzo silnym narzędziem, co podkreślał chociażby Einstein, prawda? Że ona daje radę, więc nawet twoje biuro z przeszłości też się może sprawdzić jako taki pojemnik na skojarzenia. Dobra pamięć.